Czy masz jeszcze jakąś, bo ja mogę tak dalej. Mów tak dalej, ja ci przerwę w pewnym momencie. Bardzo dobrze. Mamy taką barierę, że jak ja to wypowiem, to coś się popsuje. No właśnie, jak ja to wypowiem, to coś się naprawi. Uporządkuje przede wszystkim. Tak, uporządkuje. Bo wziął go na bok. No na bok, jest tam na bok, no. Wziął go na Piotr bok wziął i go na tak, bok. a Pan Jezus wtedy No. ogarnął tego Piotra, pogasił go, wyzwał No, a od tutaj. diabła. No tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Ewangelii, którą słyszymy w Kościele katolickim w trzecią niedzielę Wielkiej Nocy. A rozmawiać o niej będą diakon Patryk, Diakon Adam, a jest to podcast Zaszczepieni Słowem. z Ewangelii według świętego Łukasza. Tego samego dnia dwaj z uczniów przybyli. Czekaj, to jakoś inaczej się zaczynało. Pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze. Pierwszego, tak? W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do. Okay. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Już te Ewangelie, rozmawialiśmy o niej. I to jest problem. To znaczy powierzchowny. Nie? Bo to słowo za każdym razem działa trochę inaczej, choć faktycznie trzeba się troszkę czasami bardziej na nie otworzyć i wysilić. Ja tutaj chciałbym zaproponować taki tok, który jest, bo
ostatnio wyjaśnialiśmy, co to jest Emaus, ile to jest stadiów, dlaczego, te takie teoretyczne rzeczy, a ja chciałbym się zastanowić nad jedną rzeczą. Myślę, że dosyć ciekawą, bo jest punktem takim szczepiającym te wiele Ewangelii o zmartwychwstaniu. Uczniowie nie rozpoznają Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest ciekawe, bo Jezus dołącza się do nich w drodze, niezauważenie. Oni nie wiedzą, skąd przyszedł. Zaczynają z nim rozmawiać i go nie poznają. Maria Magdalena nie poznaje. Piotr na łodzi nie poznaje. Poznał tylko jeden. Jan. Ale do tego może później przejdziemy. Bo myślę, że to można tak jakoś porównawczo troszkę. Kiedyś, jak byłem młodszy, tak dużo młodszy, to sobie myślałem, ja może mieli oczy napuchnięte od płaczu i coś im się soczewki nawaliły. Ale teraz myślę, że to jest związane z tymi oczekiwaniami właśnie, a myśmy się spodziewali. Byli tak przywiązani do tych oczekiwań, do tego spodziewania się, co się stanie z Jezusem Chrystusem, jak będzie wyglądało Jego dalsze nauczanie i ich towarzyszenie Mu, że po prostu, kiedy przyszedł krzyż i przyszło zmartwychwstanie, to nie, myśmy sobie inaczej spodziewali się tego i to powinno być inaczej. Nie wiem, czy masz jeszcze jakąś, bo ja mogę tak dalej. Mów tak dalej, ja ci przerwę w pewnym momencie. Bardzo dobrze. I tak sobie myślę, że tak samo, bo Jezus właśnie podchodzi do nich, kiedy oni się tego nie spodziewają i myślę, że to można w jakiś sposób przełożyć do naszego życia, nie? Że Jezus uczestniczy w naszym życiu, też ostatnio o tym mówiliśmy, uczestniczy w naszym życiu, ale my mamy wobec Niego jakieś też wymagania, nie? A my się spodziewamy, że Jezus zareaguje, że Pan Bóg zareaguje tak, jak my byśmy chcieli. No bo ponieważ Pan Bóg chce, Pan Bóg nas kocha, no tak. A skoro nas kocha, to chce, żebyśmy byli szczęśliwi, to tak. A szczęście przynosi mi to i to. To pewnie działa wtedy, kiedy ja to i to otrzymuję. Nie? A ja się spodziewałem. Zobacz, że te nasze spodziewania, one też działają bardzo w relacjach z ludźmi. Mhm. Kiedy jesteśmy z kimkolwiek, w jakiejkolwiek relacji, zawsze się to wiąże z tym, że mamy wobec drugiego człowieka jakieś oczekiwania. Większe, mniejsze, bardziej albo mniej sprecyzowane nawet, ale zawsze jakieś są. Nie? Ten człowiek niekoniecznie musi mieć świadomość tych oczekiwań. I w pewnym momencie, kiedy się okazuje, że on tych oczekiwań nie spełnia, to ta relacja może zacząć się psuć. Możemy zacząć obwiniać drugiego człowieka, że jest taki, siaki, owaki, bo nie spełnia moich oczekiwań, których tak naprawdę mógł nie znać. Tak. A przez to, że patrzę na drugiego człowieka przez pryzmat tych oczekiwań, jakie ja mam względem niego, tak naprawdę nie poznaję go takim, jakim jest, tylko zaczynam się czepiać rzeczy, które nie przystają do tego, jakie ja mam wyobrażenie, jakie ja mam te pragnienia. Nie? Bo ja sobie go zaprojektowałem całego. Bo ja mam swój projekt, jak on ma się do mnie odnosić. Tak. Chyba kiedyś myśmy o tym rozmawiali, w sensie to, co chcę powiedzieć, chyba tobie mówiłem, nie wiem, czy mówiłem to do widzów. Po prostu to powiedz. Książka Lewisa, Listy starego diabła do młodego. Tam jest, ten stary diabeł pisze do młodego i młody do starego. I jeden z nich opisuje taką sytuację skuszenia klienta, pacjenta, którym się zajmuje, młodszy diabeł, że jego mama go denerwuje, szczególnie jej jedna mina. I on zawsze, kiedy ona robi tę minę, to go blokuje, nerw ma w sobie, ale nigdy jej o tym nie powiedział. I ten
starszy diabeł proponuje temu młodemu, żeby to wręcz go wykorzystywał, żeby narażał go, żeby jak najczęściej widział tę minę mamy, nie? I on ma oczekiwania jakieś do tej swojej mamy, ten pacjent, ten mężczyzna, ale nigdy nie powiedział, że coś nie pasuje. Nigdy nie przyznał się do swoich oczekiwań, nigdy nie przyznał się do tego, że to go denerwuje. To jest to, co ty mówisz, nie? Że mamy taką barierę, że jak ja to wypowiem, to coś się popsuje. No właśnie, jak ja to wypowiem, to coś się naprawi. Uporządkuje przede wszystkim. Tak, uporządkuje. Bo... Możliwe, że to, że ci uczniowie to mieli, nie? Zauważ, że Pan Jezus za każdym razem, jak oni coś powiedzieli nie tak, jakoś ich prostował, jakoś ich doprowadzał do tego, jak uważa On, jak ma być, nie? No właśnie. Czy oni wcześniej powiedzieli o tym Jezusowi, o swoich oczekiwaniach, o tym, że no, oni się spodziewali, że On wyzwoli tego Izraela? Nie. Nie kojarzę takiego miejsca w Ewangelii. Nie sądzę. No nie. Raz tylko Piotr. Nie? Wziął go na osobności i powiedział mu, nigdy to na ciebie nie przyjdzie. No tak, on oczekiwał, że będzie Pan Jezus taki triumfujący. No i Pan Jezus go wtedy zgasił. No tak. Zgasił, zwyzywał. Nie wiadomo, nie wiem tylko, czy wszyscy to widzieli. Ale raczej tak. Nie, no bo wziął go na bok. No na bok, jest tam na bok. No. Piotr wziął go na bok. Tak, a Pan Jezus wtedy no. ogarnął tego Piotra, pogasił go, wyzwał. No, a tutaj... Diabła. No tak. A tutaj, tutaj oni pewnie tego nie zrobili, przynajmniej nie mamy takiej relacji w Ewangelii, i mieli z tym duży problem, z tymi oczekiwaniami. Dlatego myślę, że nie mogli też w jakiś sposób rozpoznać Pana Jezusa. Nie mogli, no bo to... Bo nie patrzyli na niego przez pryzmat tego, jakim jest, ale przez pryzmat tego, czego oni chcą. Mhm. I taki tutaj, woluntaryzm. Tak. Kolejny nurt filozoficzny nam się pojawia. Woluntaryzm. Ale tutaj przychodzi tak święty Jan troszkę, jako takie, myślę, że dobra rzecz, bo jak on zobaczył pusty grób, pamiętasz, uwierzył. Mhm. Jako jedyny później rozpoznawał Jezusa. Ta wiara to jest coś, co zakłada przyjęcie niespodziewanego. Nie? Przyjęcie czegoś, czego się nie spodziewam, przyjęcie tego Bożego planu, Bożej interwencji, taką, jaka jest, a nie taką, jakiej się spodziewam. I teraz jest ten punkt, w którym przychodzisz do Maryi. Tak, nie chciałem, ale tak, Maria zawsze jest tą, która przyjmuje niespodziewane. No, wiesz, że ja tę moją mamę to tak kocham Bardzo mi się podoba jej postawa zawsze, no co mam powiedzieć. Nie będę się krył z tymi moimi upodobaniami. Mm. Ale no tak, ale ten Jan, nie, że uwierzył i jemu nie trzeba później do rozpoznania Jezusa jakichś więcej gestów, jakichś tłumaczeń, żeby rozpoznać obecność Jezusa w moim życiu, w naszym życiu jako chrześcijan, katolików. Nie trzeba jakichś wielkich znaków, wielkich rzeczy. Trzeba czystego spojrzenia bez filtrów. Tak, trzeba wiary, po prostu. I też, albo nie, to już zostawmy. Nie, już zacząłem. Nie, wystarczy. Wystarczy, to słuchajcie, no oczyszczajmy po prostu nasze spojrzenie. I tyle, żeby widzieć Jezusa, który jest, a nie czekać, aż spełni nasze oczekiwania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.